Od mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Marcina w Jawiszowicach rozpoczęły się 20 sierpnia dożynki parafialne. Podczas Eucharystii, jak co roku, panie z koła gospodyń wiejskich zaniosły do ołtarza dary składające się z tegorocznych plonów oraz własnoręcznie zrobionych wieńców. Obchodom zarówno w kościele, jak i podczas uroczystego korowodu oraz świętowaniu po mszy towarzyszyły utwory grane przez miejscową dętą orkiestrę strażacką oraz śpiewane przez zespół Jawiszowianki. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, w tym członek zarządu powiatu w Oświęcimiu pani Ewa Pawlusiak oraz sołtys Jawiszowic Stanisław Sajdak.